Cześć, nazywam się Jan Kejnowski. Mieszkam tutaj we Wrocławiu, ale pochodzę z pogranicza Mazowsza i Podlasia. I przyszedłem dzisiaj do Was pograć trochę poezji śpiewanej. Może zaczniemy od Andrzeja Kołakowskiego. Jest to taki pewien artysta z Pomorza, który bardzo dużo komponuje muzyki patriotycznej w odniesieniu do czasów stanu wojennego, komunizmu, aczkolwiek również czasów w latach 45, 44, kiedy oczywiście przyszła do nas zaraza ze wschodu i napisał kiedyś utwór Epitafium dla majora Ognia, dla majora Kurasia, który działał na Podhalu. Dość kontrowersyjna postać, aczkolwiek godna pewnej uwagi. Słuchaj, dałby radę trochę delay zmniejszyć? Tak. Czy taki, bo właśnie słyszę taki trochę pogłos u siebie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze troszkę. O, super. Bez czego? Czekaj, raz, dwa. Możesz lekko dać odrobinę. O, dobra. Będzie dobrze. Dzięki wielkie. Epitafium dla majora Ognia.